Oprócz tego, tak jak już wspomniałem, obsługa mówi po polsku. Mówi, zrób mi zdjęcie. Ale na szczęście można sobie w każdej chwili porozmawiać po polsku z ludźmi, którzy przechodzą, bo praktycznie większość tu rozmawia po polsku. Ona ma małe wymagania, także jeszcze ją nauczymy, jak ma ludzić na jedzenie. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jesteśmy w miasteczku Alania. W końcu przyjechaliśmy do samego centrum. I tutaj jest kolejka linowa, która nas do końca nie wiemy, gdzie prowadzi, ale będziemy nią wjeżdżać. Przyjechaliśmy rano, jedyne co znalazłem miejsce do zaparkowania, co mogę wpisać, wiecie, coś na Google Maps, żeby po prostu znaleźć jakieś jazdy, to była kolejka, to był parking pod samą kolejką. Niestety wjechaliśmy tam, okazało się, że parking kosztuje 50 lirów, co by nie było jeszcze takie złe, bo na znaku było 50 lirów i pan od nas zażądał 50 lirów, czyli było ok, bo dużo było komentarzy takich, że 50 lirów jest napisane na znaku, a pan kasuje dużo więcej, więc z tym nie było problemu. Problem był natomiast taki, że trzeba było zapłacić gotówką. Pan powiedział, że możemy iść do bankomatu, no ale my nie mamy kart fizycznych, mamy tylko w telefonach Apple Pay. No i z bankomatu niestety pieniędzy nie można wyciągnąć na taką kartę, więc pojechaliśmy dalej i znaleźliśmy sobie miejsce na środku ulicy za darmo, więc mam nadzieję, że nas tu nie odholują. Kolejka linowa w Alanii powstała w sierpniu 2017 roku i wzbogaciła tutejsze miasto o kolejną atrakcję. Kolejka o wysokości 300 metrów i długości trasy 900 metrów jest wyposażona w 17 wagoników, z których każdy pomieści aż 6 osób. Dzięki temu może przewieźć 1000 pasażerów na godzinę. Kursuje codziennie od rana do późnych godzin wieczornych, a godziny mogą się zmienić oczywiście w zależności od sezonu. Kolejka nazywa się Teleferik, znajduje się na wzgórzu Kale, tuż obok plaży Kleopatry i jaskini Damlatas. Przejazd trwa zaledwie kilka minut, ale to wystarczy, by nacieszyć się pięknymi widokami. Kolejka jest nowoczesna i stabilna. Podróż na wzgórze Kale to prawdziwa gratka dla miłośników widoków. Rozpościera się stąd panorama na plażę Kleopatry, morze, Antalię i góry. Aparat fotograficzny lub telefon to obowiązkowe wyposażenie, bo widoki, szczególnie o zachodzie słońca, zapierają dech w piersiach. Ceny biletów, jak my byliśmy, wynosiły 345 lirów od osoby, co daje jakieś 42 zł. Kolejka prowadzi na szczyt wzgórza, gdzie można podziwiać historyczne pozostałości zamku, stare mury obronne oraz 18-wieczny meczet otwarty dla zwiedzających. Nie udało nam się wjechać. Szczerze mówiąc, myślałem, że uda się wjechać, żebyśmy byli sami w kolejce. Ale na szczęście byliśmy z inną polską parą, także było spoko, to tak wiecie, głupio było coś nagrywać. Przejażdżka jest dość krótka, bo trwa może ze 4 minuty, może 5 minut, chyba nawet nie. Ale wjeżdża się na górę, tutaj też już kolejka. Wygląda na to, że to jest bardzo fajnie. Teraz idziemy zobaczyć, co tutaj jest, bo wydaje mi się, że stąd można dojść do zamku. Wyjście z kolejki do góry na zamek idzie się takimi mostkami, bardzo fajne drewniane ze schodkami i teoretycznie nie trzeba iść po kamieniach, więc powinno się iść bardzo łatwo, ale jest to trochę pod górę i przy 30 stopniach Celsjusza idzie się dość ciężko. Ale na szczęście można sobie w każdej chwili porozmawiać po polsku z ludźmi, którzy przechodzą, bo praktycznie większość tu rozmawia po polsku. Dla osób palących jest też dobra informacja, bo jak się idzie już tutaj, jakbyście się nawdychali za dużo czystego powietrza, bo cały czas są znaki, że nie wolno palić, to tutaj na pięterku akurat jest nakaz palenia, więc tam sobie można stanąć, przed wejściem do zamku jeszcze puścić dymka na legalu. Magda się ze mnie śmieje, bo specjalnie na ten wyjazd kupiłem nowego drona. Małego, żeby można było tu wszędzie latać i go nosić. No i go noszę, bo jeszcze ani razu nim nie leciałem. Przynajmniej tutaj w Anglii. Ogólnie przed domem tylko raz spróbowałem, czy w ogóle działa. A tu wszędzie zakazy, niestety.
dotarciu na główną stację drewniane schody i podesty wskażą drogę do zamku. Znajdziesz tu również punkty widokowe, idealne do zdjęć oraz kafejki serwujące tradycyjną turecką kawę i przekąski. Lokalne rękodzielniczki sprzedają także haftowane sukienki, torby, lampy z tykwy oraz lokalne specjały. Wchodząc na samą górę tego zamku, może słyszycie, tutaj już ktoś śpiewa z mostku, jakaś modlitwa jest, ale co najważniejsze, są też knajpki, gdzie można się napić świeżego soku, piwka albo czegoś innego. W każdym razie można sobie usiąść i odpocząć od tego ukropu, który tutaj panuje non stop. Postanowiliśmy usiąść sobie właśnie w jednej z takich kawiarenek, po to, żeby się napić czegoś, zjeść sobie loda i posłuchać, jaka to jest modlitwa. Tak jakbyśmy akurat coś rozumieli. Turystom odwiedzającym Alanie nie może umknąć ten piękny meczet, którego początki sięgają XIII wieku, a który został odbudowany za czasów Imperium Osmańskiego. Meczet Sulejmana to nie tylko pomnik średniowiecznej architektury, ale i część współczesnego dziedzictwa kulturowego Turcji. Osoby pragnące wejść do meczetu powinny założyć specjalne ubranie. Kobiety muszą nakryć głowę chustą oraz zdjąć buty przed wejściem. Przy wejściu do meczetu znajdują się skrzynie z odpowiednimi strojami, które odwiedzający mogą wykorzystać. Zaraz za meczetem znajduje się też stary bazar. Powinniście tam na pewno wejść, zobaczyć, co oferują tutejsze lokalne sklepiki. Oraz my trafiliśmy na wystawę Alania in Timeline, czyli to, co się działo w Alanii, przedstawione na obrazach tutejszych artystów. Okazuje się, że zamek tutaj Antalya to nie jest takie, jakby nam się wyobrażało, że jedno miejsce, nawet skupisko jakichś ruin, tylko to jest po prostu cała ta góra, wszystkie te ruiny, taka jakby wioska, no to oni to wszystko nazywają zamkiem. Więc nam już jest bardzo, bardzo gorąco, jedziemy na dół i idziemy szukać następnych atrakcji. Zjeżdżając z góry można podziwiać plażę Kleopatry, która jest uważana za najpiękniejszą plażę turecką. Ciągnie się kilometrami, jest na niej bardzo dużo kawiarni, różnych sklepików. Można też sobie wypożyczyć leżak i spędzić tu kilka godzin. Nas zmęczyła wycieczka na samą górę, mimo to, że nie wchodziliśmy, tylko wjeżdżaliśmy kolejką, ale postanowiliśmy rozłożyć naszą wycieczkę po Alanii na dwa razy. Także dzisiaj był zamek, była przejażdżka kolejką, pozostało nam jeszcze shipyard, czyli shipyard to są doki chyba, takie, gdzie się naprawia statki, i port. Mieliśmy jeszcze raz na Czerwoną Wieżę, ale nie wiem, jak się uda, to się uda, ale to już nie dzisiaj. Jesteśmy zmęczeni, jest godzina, powiem wam, trzecia, także przyszliśmy do Sherlocka Holmesa coś zjeść. Była pierwsza restauracja tutaj na trasie. I sprawdziliśmy jeszcze cztery obok i były droższe niż ta. Mimo to, że ta jest taka najbardziej wysunięta i niby
powinna być najdroższa z nich wszystkich, to restauracje, które są takie bardziej fast foodowe i wyglądały dużo brzydziej, były droższe. No więc zobaczymy. Albo łapią po prostu wszystkich, albo mają tak niedobre jedzenie. To się okaże, ale pan powiedział, że był w Gdańsku, w Katowicach, w Warszawie i zapraszał. Wszyscy tu mówią po polsku, także poczuliśmy się dość swojsko, jak to u Sherlocka Holmesa. Powiem ci, że jak się idzie do tureckiej restauracji, zanim podadzą jedzenie właściwe, podają jakieś przysmaki, na przykład bułki jakieś, albo bagietki, albo właśnie tak jak tutaj placka, no to jest wiadomo już, że będzie fajnie. A oprócz tego, tak jak już wspomniałem, obsługa mówi po polsku. Mówi, zrób mi zdjęcie. I po naszym całym all inclusive, którego tak bardzo nie lubimy, pierwszy raz dziś dostaliśmy zmrożone szklanki do piwa. Czyli tak jak powinno być od samego początku. No dobrze, zjedliśmy i wychodzi na to, że chyba bywało lepiej. Bo powiem ci, zapłaciliśmy 39 euro za całość. I jedzenie było niestety takie sobie. No człowiek by się w życiu nie spodziewał, że przyjdzie do Turcji, zje grosa czy tam kebaba i będzie taki sobie. Więc no Magda miała rapa, czyli tak to się nie mówi kebab w bułce, tak? Kebab, no taki zawinięty i był suchy, nie miał żadnego sosu, żadnego. Ja miałem niby mixed grill, który powinno być wielkim talerzem z różnymi ryżami i z przynajmniej 4-5 rodzajami mięsa, a miałem tylko 3 rodzaje, no w sumie 4 z zdechłymi kotletami. 4 rodzaje mięsa, troszkę ryżu i ugotowane po prostu tak jak z rosołu warzywa. To było bardzo słabe, mięso było suche, więc słabo. Natalko, a czy twoja rybka była dobra? Tak. Okej, okay. No to chociaż dziecko smakowało. Ona ma małe wymagania, także jeszcze ją nauczymy, jak ma chodzić na jedzenie. A na tym już chyba dzisiaj kończymy, bo idziemy już do auta i jedziemy do nas na basen, żeby troszkę się wymoczyć, wypić trochę bezalkoholowego chyba piwa z all inclusive, bo piję tych piw, powiem wam, po 20 dziennie i nic nie działają. Za to jak poproszę o podwójne whisky, no to działa szybko. Podwójne whisky leją pół na pół, w pół litrowych kubkach, także jest okej. Okay. A piwo jest takie, że się fajnie się czuje, że się pije piwo, ale upić to się tym nie da. Także ogólnie fajnie było? Ogólnie w Alanii bardzo fajnie. Ogólnie w Alanii bardzo fajnie, fajny zamek. Jutro przyjedziemy zwiedzać resztę miasta, a na dzisiaj kończymy. Jak zwykle zostawcie lajka, komentarz i co tam się jeszcze zostawia na YouTubie. I do zobaczenia w następnym vlogu. Pa! Natalka, pa!